Zarząd KGHM nie potrafi dojść do porozumienia ze swoimi pracownikami. Związek Zawodowy Pracowników Dołowych domaga się wyższych pensji o 15% oraz wypłaty jednorazowej nagrody w wysokości 5000 zł. Ponadto chcemy przeszeregowania pracowników polskiej miedzi w ilości 20%, mówi Piotr Trępała. Na tą chwilę zarząd proponuje 9,2% wzrostu stawek. A to powiem, że jest w zasadzie nie do przyjęcia, bo takie wzrosty to pracownicy polskiej miedzi mieli około 20 lat temu za czasów świętej pamięci Wiktora Błądka. Z tych obliczeń wynika, że ponad połowa pracowników KGHM-u dostałaby podwyżki w wysokości niecałych 200 zł. Taka propozycja jest nie do zaakceptowania przez związki. Związkowcy nie odpuszczają i nadal będą walczyć o pieniądze dla załogi. Wcześniej mamy spotkanie władz naszego związku i tam postanowimy, jak będziemy dalej postępować. Podejmiemy stosowne uchwały. Będziemy rozmawiać też z innymi związkami. Wiadomo, że sami też nie będziemy robili sporu zbiorowego, tylko chcielibyśmy, żeby to cała załoga. Już w sporze zbiorowym z władzami holdingu jest Związek Zawodowy Pracowników Przedsiębiorstwa Budowy Kopalni. Wspólnie z innymi związkami ci pracownicy również domagają się 15% podwyżek płac. Jesteśmy w trakcie sporu zbiorowego, podjęliśmy taką decyzję, wyszliśmy naprzeciw naszym pracownikom, informacje od pracowników, jakie otrzymujemy. Nie mogliśmy dłużej zwlekać z podwyżkami, nie mogliśmy dłużej zerkać na to, co się dzieje w polityce wokół kopalni. Przedstawiciele miedziowego giganta do zakończenia negocjacji nie chcieli skomentować sprawy przed naszą kamerą. Na 13 lutego zaplanowano zebranie walnego zgromadzenia zarządu. Prawdopodobnie dojdzie też wtedy do kolejnych zmian w zarządzie spółki.